Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja nazywam się Konrad Janik, a to jest Polski Punkt Widzenia. Sąd Najwyższy USA zniósł konstytucyjne prawo do tak zwanej aborcji. Co to oznacza dla nienarodzonego życia? Porozmawiam z naszym dzisiejszym gościem, a jest nim prawnik, psycholog i założycielka Fundacji Grupa Proelio, Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. Dobry wieczór, szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dzisiejsza decyzja Sądu Najwyższego USA to zdecydowanie historyczne wydarzenie. Co dokładnie oznacza to, że amerykańska konstytucja nie gwarantuje prawa do tak zwanej aborcji? Przez prawie 50 lat obowiązywało prawo ustanowione wyrokiem Roe versus Wade, które to prawo uznawało, jakoby aborcja była prawem konstytucyjnym, wywiedzionym z 14 poprawki do konstytucji. Ten wyrok Roe versus Wade z roku 73 był wyrokiem ideologicznym. Wiemy, jak do niego doprowadzono, kłamstwami, manipulacjami. Wiemy też, że powoływał się ten wyrok na poprawkę, która mówiła o prawie do prywatności. Powoływał się na poprawkę, która powstała w XIX wieku, w chwili, w której nie było mowy o aborcji. Wiadomo, że twórcy tej poprawki nie mieli na myśli aborcji, a mimo to ten wyrok Roe versus Wade obowiązywał przez prawie 50 lat. I dzisiejszy wyrok Sądu Najwyższego, Dobbs versus Jackson, to jest wyrok, który ma znaczenie o skali światowej, bo to jest wyrok, który zmienia, uchyla wyrok Roe versus Wade. Uchyla w taki sposób, że kompetencja do stanowienia o tym, jaki jest prawny zakres ochrony życia, wraca do poszczególnych stanów. Przez ostatnie prawie 50 lat poszczególne stany nie mogły całkowicie zakazać aborcji. Był nawet problem z ograniczaniem jej właśnie ze względu na to, że obowiązywało prawo ustanowione przez Sąd Najwyższy wyrokiem Roe versus Wade. A jak to się stało, jeśli mogę przerwać, jak to się stało, że po prawie 50 latach, bo ten porządek prawny obowiązuje od 73 roku, jak to się stało, że po takim czasie, po 5 dekadach ten porządek prawny się zmienia? Jest tutaj kilka czynników, które miały znaczenie. Po pierwsze, Donald Trump mianował nowych sędziów. Sędziów, którzy mieli odwagę najpierw przyjąć do rozpoznania wniosek ze stanu Missouri, właśnie ten Dobbs versus Jackson, a po drugie mieli odwagę wydać wyrok, historyczny wyrok po stronie życia. Po drugie, dodajmy jeszcze, że stosunek głosów był 3-6, czyli 6 sędziów zagłosowało za życiem. Warto powiedzieć, że przez prawie 50 lat podejmowano próby, aby zmienić wyrok Roe versus Wade. I to były próby nieudane, a nawet więcej. W roku chyba 92 była sprawa w Sądzie Najwyższym USA, która potwierdziła ten aborcyjny, proaborcyjny wyrok. To też było wiele nieudanych prób podważenia tego okrutnego wyroku. No i trzecia rzecz, myślę, bardzo ważna i nie możemy tutaj jej pomijać. W ostatnich latach widzieliśmy wielkie poruszenie wśród ludzi, którym zależy na ochronie życia w Stanach Zjednoczonych. Ruchy pro-life rzeczywiście działały i pracowały. I ten wyrok to jest wielki sukces wszystkich ludzi, którym zależy na ochronie życia. Ten wyrok jeszcze nie wprowadza pełnej ochrony życia w całych Stanach Zjednoczonych. On jedynie przywraca Stanom możliwość samodzielnego decydowania o tym, jakie jest u nich prawo. Ale to bardzo dużo, bo wiemy, że przynajmniej w 13 Stanach w ostatnich latach podejmowano próby ograniczenia możliwości zabijania dzieci. To były ograniczenia polegające na tym, że wprowadzano prawo pozwalające na aborcję tylko do momentu, w którym można usłyszeć bicie serca dziecka, a wiemy, że to jest 21 dzień życia dziecka w łonie mamy. Te ustawy w większości były jednak uchylane przez sądy stanowe ze względu na to, że według tych sądów były sprzeczne z wyrokiem Roe versus Wade, który pozwalał na aborcję na życzenie. Dzisiaj stany mogą już takie prawo wprowadzać. Stany mogą wprowadzić pełną ochronę życia. Co więcej, 4 stany, to jest Teksas, Kentucky, Missouri i Louisiana, to są stany, które wcześniej wprowadziły już takie ustawy, które mówiły, że jeśli Sąd Najwyższy uchyli Roe versus Wade, to od chwili wydania wyroku przez Sąd Najwyższy mamy prawo, które całkowicie albo lepiej niż wcześniej chroni życie dzieci.
Przepraszam. Przynajmniej w czterech stanach. Przepraszam, chciałem tak dopytać właśnie, jak wygląda ta mapa prawa, tak zwanego prawa aborcyjnego w USA, czy może właściwie ta mapa chroniąca życie nienarodzone w Stanach Zjednoczonych? To jest bardzo ważne, bo rzeczywiście ta mapa się zmienia, dynamicznie zmienia. W 13 stanach, właśnie między innymi w tych, które wymieniłam, wprowadzono już teraz prawo, które albo całkowicie, albo w bardzo dużym zakresie chroni życie dzieci. Jest jeszcze 13 innych stanów, czyli mówimy o ponad połowie tak stanów, czyli w naszej połowie stanów jest jeszcze 13, w których także podjęto próby, aby lepiej chronić życie dzieci. Są oczywiście stany takie jak na przykład Colorado, gdzie dopuszcza się, jeśli dobrze pamiętam, aborcję nawet do momentu urodzenia, więc mamy też takie okrutne prawo w niektórych stanach i tam będzie bardzo trudno je zmienić. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że to dobre prawo z poszczególnych stanów wywrze jednak wpływ na inne stany i sprawi, że będą tam przynajmniej ograniczenia w możliwości do zabijania, bo nie ma czegoś takiego jak prawo do zabijania, jest prawo do życia. A wyrok Roe vs. Wade to był kompletnym pomieszaniem pojęć, to był wyrok ideologiczny, wyrok oparty na manipulacjach i dzisiaj mamy szansę zobaczyć, jak Stany Zjednoczone stają po stronie prawdy, a tym samym po stronie życia. Pani wspomniała już o tym, że 6 sędziów było za zmianą tego prawa, 3 przeciw, 6 było konserwatywnych, 3 było liberalnych. Jaki w tym udział miał były prezydent USA Donald Trump? Gdyby nie mianował nowych sędziów, to ten wyrok by, no, tego wyroku by po prostu nie było. Z prostego powodu Sąd Najwyższy samodzielnie decydował o tym, czy w ogóle przyjmuje sprawę do rozpoznania, więc to nie była kwestia tylko samego wyroku, ale samego przyjęcia sprawy. I gdyby nie nowi sędziowie mianowani przez Donalda Trumpa, to po prostu nie mielibyśmy tej zmiany. I to jest taki pewien, powiedziałabym, paradoks, że oto Donald Trump, postacią kontrowersyjną pod wieloma względami, uczynił coś, to jest człowiekiem, który zmienił swoje poglądy także w kwestii ochrony życia. Zrobił coś na skalę, to jest wyrok, który odbije się echem na całym świecie przez wiele lat, wiele dekad, a może i dłużej. Tymczasem, no niestety, ale urzędujący prezydent Joe Biden, który przyznaje się publicznie do tego, że jest katolikiem. Niestety, ale podczas swojego urzędowania wprowadził już, podjął już kilka decyzji, które rozszerzyły możliwość zabijania. Także mamy tutaj pewien, tutaj widzimy, że kwestia ochrony życia, ona oczywiście powinna wiązać się z byciem katolikiem, ale niestety w przypadku obecnego prezydenta, który mamy tutaj pewne, to pewien taki zgrzyt, mówiąc najdelikatniej. Że tutaj jest wielka wdzięczność do Donalda Trumpa, że doprowadził do takiego składu sędziowskiego. No właśnie, prezydent USA Joe Biden wypowiedział się już na temat tego wyroku sądowego. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli pokazać fragment jego wystąpienia. Demokraci, zarówno prezydent Biden, jak i sami demokraci, którzy mogą zmienić te przepisy w Kongresie, zapowiadają, że to zrobią. W listopadzie będą w Stanach Zjednoczonych wybory do Kongresu. Jak pani myśli, społeczeństwo amerykańskie zagłosuje na demokratów, licząc właśnie na to, że te przepisy zostaną przywrócone do tych sprzed 50 lat? Nie wiem, ale bardzo możliwe, że część społeczeństwa rzeczywiście będzie się kierować takim kryterium. Wielka odpowiedzialność jest po stronie ludzi, którym zależy na ochronie życia. Odpowiedzialność w tym, żeby uświadamiać, jakie prawo popierają ci demokraci, bo to niestety, ale większość demokraci, którzy popierają aborcję i co to oznacza. Niestety, widzimy to też w naszym kraju, że temat ochrony życia jest tematem bardzo emocjonalnym. Tematem, w którym rzeczywiście bardzo łatwo jest o kłamstwa, manipulacje. I widzimy też, że lobby aborcyjne we wszystkich krajach
działa podobnymi metodami, czyli próbuje na przykład wyszukiwać jakieś skrajne przypadki. Przypadki, które nie mają z aborcją nic wspólnego, na przykład przypadki śmierci jakichś kobiet, które były w ciąży, sugerując, jakoby to przez brak aborcji te kobiety umarły. I widzieliśmy to w Irlandii, widzimy to w Polsce, że lobby aborcyjnego nie obchodzi to, że kłamie, tylko próbuje na siłę wzbudzić takie emocje społeczne, żeby przepychać aborcję na życzenie. I no niestety, ale no spodziewam się bardzo brudnej kampanii ze strony lobby aborcyjnego, które lobby aborcyjne będzie forsować swoich kandydatów, którzy będą dawali im nadzieję na to, że wprowadzą aborcję jako prawo federalne. Dużo tutaj zależy też no, po prostu od dobrych ludzi, którzy będą pomagali tym politykom, którzy się nie zgadzają na zabijanie. I jesteśmy gotowi, możemy pokazać fragment wystąpienia prezydenta USA Joe Bidena, który odniósł się do wyroku Sądu Najwyższego w sprawie przepisów, tak zwanych przepisów aborcyjnych. Proszę o krótki materiał filmowy. Dziś Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wyraźnie odebrał narodowi amerykańskiemu prawo konstytucyjne, które wcześniej uznał. Nie ograniczył go, po prostu je odebrał. Nigdy wcześniej nie zrobiono tego z prawem tak ważnym dla tak wielu Amerykanów. Był to smutny dzień dla sądu i dla całego kraju. Jak to możliwe, że prezydent, który deklaruje się jako katolik, mówi takie słowa? Też zadaję sobie to pytanie. Być może jako katolicy jesteśmy zbyt mało wymagający wobec polityków, którzy przyznają się do wiary i za mało przypominamy im o tym, że zabijanie kogokolwiek, także dziecka przed urodzeniem, jest działaniem po prostu sprzecznym z Ewangelią. No to jest pewna kompromitacja tak prezydenta Bidena, że w taki sposób reaguje na wyrok, który realnie chroni życie dzieci. Bardzo, no, bardzo przykra jest postawa Bidena. I tutaj nie chodzi o to, aby oceniać tak prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo to nie do nas zależy, ale należy, ale. Ale ta jego postawa no, pokazuje, że można żyć w takim dysonansie tak poznawczym, z jednej strony przyznawać się do pewnych wartości, do wiary, a z drugiej strony popierać zbrodnie. No jest to niewątpliwie, no, jest ta reakcja, ta wypowiedź, którą usłyszeliśmy, no to niewątpliwie jest no, takim smutnym przykładem prezydentury Bidena. Chciałem zapytać jeszcze, bo to jest dosyć istotne. Po decyzji amerykańskiego sądu, ile nienarodzonych dzieci może zostać uratowanych? No, trudno powiedzieć, ale wiemy, że przez prawie 50 lat szacuje się, że ponad 63 miliony dzieci w Stanach Zjednoczonych zostały zabite w wyniku aborcji. Więc no, łatwo to podzielić, że to te liczby pójdą w miliony. To będą miliony ocalonych dzieci. I tutaj mówiąc o tym, opowiem historię, jaka dzisiaj miała miejsce właśnie w stanie Missouri. Tam obowiązywało takie prawo stanowe, które mówiło, że w dniu, w którym Sąd Najwyższy, jeśli wyda wyrok, który będzie uchylał Roe versus Wade, to potrzeba podpisu prokuratora generalnego, żeby w stanie Missouri także no, przestało obowiązywać aborcję jako prawo konstytucyjne. I prokurator generalny Missouri dosłownie w chwili, w której wyrok został ogłoszony, usiadł za swoim biurkiem, miał przygotowany dokument i go podpisał. Później odkryłam, że to jest człowiek, który sam wychowuje niepełnosprawne dziecko, takie, które było zagrożone aborcją. No i rzeczywiście ma prezentuje taką bardzo szlachetną postawę i no nie czekał. W chwili, w której wyrok został wydany, podpisał dokument. A to oznacza, że aborcje, które były zaplanowane na dziś, na przykład w stanie Missouri, czy w stanie Kentucky, Texas, Luizjanie, te aborcje musiały już zostać odwołane. Czyli ten wyrok już dzisiaj uratował życie konkretnych dzieci. Konstytucyjny orzekł, że tak zwana aborcja ze względu na wady letalne, ze względu na choroby dziecka jest niezgodna z konstytucją. No to na ulicę wyszły środowiska lewicowe, chociaż nie tylko, bo rzeczywiście te protesty były duże.
politycy związani przede wszystkim z opozycją byli bardzo wzburzeni. Wyrok w Stanach Zjednoczonych rzuca jakieś nowe światło na ten wyrok, który zapadł w Polsce? Zdecydowanie. Oba wyroki współgrają. One pokazują kilka tutaj ważnych faktów. Przede wszystkim to, że są na świecie sędziowie, czyli mam na myśli prawników, no bardzo uznanych prawników, cenionych, reprezentujących naprawdę szerokie horyzonty i wielką wiedzę. Są sędziowie, którzy mają odwagę stanąć po stronie życia, być uczciwymi wobec prawa, wobec godności człowieka, wobec dzieci, których są zobowiązani chronić. Co więcej, no, oskarżano wielokrotnie nasz Trybunał Konstytucyjny, jakoby wyłamał się tak ze światowych trendów, bo oto wydał wyrok, który zakazuje aborcji eugenicznej. I widzimy, czy wiedzieliśmy to wcześniej, ale wyrok Sądu Najwyższego to też w USA to bardzo, bardzo dobitnie potwierdza, że wcale nie jesteśmy jakąś samotną wyspą, która zmienia na lepsze prawo dotyczące ochrony życia. Jest nadzieja, że ten wyrok ze Stanów Zjednoczonych wpłynie na inne kraje świata, na inne kraje Europy i doda odwagi sędziom w innych krajach, aby także podejmowali decyzje na korzyść życia. No, żyjemy ciągle w takim świecie, gdzie próbuje się wmawiać, jakoby ludzie, którzy bronią życia, byli jakimś zacofaniem czy ciemnogrodem. Tymczasem no jest dokładnie odwrotnie, bo odbieranie prawa do życia to jest okrucieństwo, to jest odbieranie dorobku naszej cywilizacji. To jest zaprzeczenie wszelkim ideom praw człowieka, które no, ludzkość wypracowała, nasza cywilizacja wypracowała. Ten wyrok daje nadzieję, wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Polsce daje nadzieję. Protesty były i będą. I na to trzeba być przygotowanym. Na tym zresztą polega demokracja, że można pewne poglądy demonstrować, chociaż no, to jest oczywiście też pytanie, na ile zbrodnicze poglądy tak demonstrować, ale tutaj jak najbardziej protesty będą, zgodnie z prawem mogą być w Stanach. Prezydent USA Joe Biden zapowiedział, to znaczy zapowiedział, poprosił, aby wszelkie ewentualne protesty przebiegały pokojowo, ale tak chciałem trochę dodać od siebie, że ten wyrok w Stanach Zjednoczonych w kontekście tego wyroku w Polsce pokazuje, że nie chodzi tutaj o żadne polityczne jakieś rozgrywki, tylko chodzi o życie. Ale zostawiając to, bo jest jeszcze jeden ciekawy wątek tego wyroku, jeden z sędziów stwierdził, że Sąd Najwyższy powinien ponownie rozważyć także sprawy, które ustanowiły legalność na przykład małżeństw homoseksualnych. Gdyby i to zostało podważone, mielibyśmy do czynienia z prawdziwą rewolucją? Myślę, że ta rewolucja już się zaczęła, bo już sam ten wyrok jest rewolucją. Czytając dzisiaj komentarze ludzi, którzy walczyli o to w Stanach Zjednoczonych, no widziałam takie no wielkie poruszenie. Oni mówili, nam mówiono, że za naszego życia na pewno tego nie zmienimy, że aborcja do końca naszego życia będzie legalna i będą zabijane miliony dzieci. A oto to się wydarzyło, czyli coś, co wydawało się niemożliwe, bo wydawało się, że w Stanach Zjednoczonych mamy już tak powszechną aborcję, że to jest no tak na porządku dziennym, że tego się nie da zmienić prędko. A oto to się stało. I myślę, że w innych sprawach może być podobnie. No ta kwestia tak zwanych małżeństw, tak zwanych, no bo to nie małżeństwa, ale tak zwanych małżeństw homoseksualnych, czy tak, to jest no, trudna kwestia, ale w mojej ocenie to jest kwestia łatwiejsza do przeforsowania takiego prawnego, czyli likwidacja tego, niż kwestia ochrony życia. Więc ja bym powiedziała, że zaczęto dzisiaj od sprawy trudniejszej, od sprawy absolutnie fundamentalnej. Jeszcze tak na koniec, bo została nam dosłownie minuta. No już o tych przyczynach rozmawialiśmy, ale to jest też dosyć zastanawiające, że Stany Zjednoczone, kraj, który uchodzi za liberalny, otwarty, nowoczesny, trochę w tym takim negatywnym znaczeniu tego słowa, powrócił do takich prawdziwych wartości. Myślę, że to są mocne słowa, ale chyba można ich użyć, że przynajmniej na szczeblu Sądu Najwyższego i no, niewątpliwie w wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych nastąpił pewien przewrót, tak? Pewien konserwatywny przewrót, przewrót ku wartościom. Czyli rzeczywiście ludzie zatęsknili za tym, aby szanować człowieka i aby żyć w społeczeństwie, w którym afirmuje się godność człowieka, a wraz z nią
ludzkie życie i to jest nadzieja dla Stanów, to jest nadzieja także dla nas. Na tym kończymy. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była prawnik, psycholog i założycielka Fundacji Grupa Proelio Magdalena Korzawka-Kaliszuk. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.